System gwiazdkowy w ogóle polega na tym, że został stworzony na potrzeby polecania kierowcom miejsc, w których warto zjeść. Jedna gwiazdka to jest takie miejsce, które jest takie przypieczętowane, że tutaj warto zjeść. Dwie gwiazdki to jest taka, że będąc w podróży warto zrobić objazd i zajechać do restauracji. A trzy gwiazdki to jest już destynacja tej podróży. My idziemy w drugą stronę, jest to casual fine dining, czyli fine dining, ktoś ładnie ostatnio określił fine dining w jeansach. Jakość polska, jeżeli się nie uda w Polsce dostać jakiegoś produktu, no to wtedy Włochy, Francja, Hiszpania, to są nasze rynki. Ile trwa takie doświadczenie restauracyjne? Największe menu, które mamy, to takie do 3 godzin samego jedzenia. Natomiast zauważyliśmy, i to już jest jakby konstans, że po kolacji goście jeszcze spokojnie godzinę spędzają ze sobą, miło spędzając wieczór we własnym towarzystwie. A czy jest jakiś sekretny sos, żeby zapisać się na przykład na walentynki w tym ogieńku dwuminutowym? Kolega pyta. Trzeba mieć szczęście po prostu. Flying Atom. Główny partner kanału. Sieć kantorów stacjonarnych i bitomatów. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku studio.bit.pl. Moim nazwiskiem Adam Kubaty, a dzisiaj moim gościem jest pan Dariusz Pawłowski, menedżer restauracji Nuta w Warszawie, jedynej restauracji w Warszawie, która posiada certyfikację gwiazdki Michelin. Witam panie Dariuszu, bardzo miło. Dzień dobry. Może na początek chciałem zadać takie pytanie, panie Dariuszu, jakie doświadczenia lub inspiracje doprowadziły pan do gastronomii, które, jak zaczęła się ta droga cała do momentu, w którym jesteśmy aktualnie? Ale chodzi o restaurację, czy chodzi o mnie? Tak, o restaurację. No co, jak pan chce, może pan odpowiedzieć na to pytanie. Generalnie jesteśmy z większą częścią zespołu, pochodzimy z restauracji Senses. W 2013 roku otworzyliśmy restaurację Senses, która miała 5 lat z rzędu gwiazdkę Michelin. Niestety pandemia zamknęła tę restaurację. Przez dwa lata nie braliśmy jakby większego udziału w życiu gastronomicznym. Aż w końcu szef Andrea Camastra stwierdził, że otwiera kolejną restaurację i zabrał znowu nas razem i otworzyliśmy w 2022 w marcu restaurację Nuta. I od tamtej pory działamy sobie spokojnie przy Placu Trzech Krzyży. Rozumiem, czyli współpracujecie z szefem Camastrą cały czas, tak? Tak, jak najbardziej. To już nasza znajomość już ponad 10 lat. A czy mógłby pan coś więcej powiedzieć o szefie Camastra? Włoch pochodzący z Puli, przyjechał do Polski już teraz będzie chyba z 13-14 lat temu, pracujący w gastronomii od 10 roku życia, zwiedził całą Europę, aż w końcu zawitał do Polski, tutaj zakochał się w Polce i stwierdził, że zostanie już w Polsce, w naszym kraju. Otworzył jedną restaurację, sytuacja zmusiła do zamknięcia, otworzył kolejną i dalej tutaj zdobywa kolejne kulinarne szczyty. Chciałem zapytać, czy jest ciągłość między restauracją Senses oraz restauracją w zakresie filozofii kulinarnej na przykład? Generalnie są dwa różne projekty, więc restauracja Senses jest to projekt już zamknięty, otworzyliśmy nowy projekt restauracji Nuta. Łączą nas personalia i miłość do kuchni polskiej, bo gotujemy kuchnię polską, natomiast jest gotowana przez Włocha, który kocha z kolei Azję. Więc też podejście, jeżeli od strony kuchennej jest trochę inne. Szef przez ostatnie lata zmienił się, jeżeli chodzi o kulinaria, podejście do gotowania. Z wiekiem przeszło mu parę rzeczy, szczególnie postawienie mocnego akcentu na kuchnię molekularną, od której już powoli odchodzi. W sensie jest to normalne, że są jakieś sferyfikacje, jelifikacje, różne tego typu magiczne rzeczy. Tutaj postawił troszkę akcenty na inne aspekty. Jest więcej konwencjonalnego gotowania, natomiast ono jest idealnie technicznie. W dalszym ciągu mamy laboratorium, dalej mamy maszyny, których używamy, jak wirówkę czy wyparkę ciśnieniowo-próżniową, natomiast one służą troszkę innym celom niż pokazywanie tekstur, a bardziej chodzi o smak, chodzi o wydobycie głębi wszystkiego z produktu. Rozumiem. A czy bardziej niezorientowany naszym widzą, czy mógłbym powiedzieć coś więcej na temat kuchni molekularnej? Kuchnia molekularna powstała, jej kreatorem jest pan profesor Hervé Diess. Tak naprawdę pierwsze, największą taką restauracją, która propagowała ideę tej kuchni, jest była El Bulli. Polega to na używaniu różnych naturalnych komponentów do uzyskiwania tekstur, które naturalnie nie występują w przyrodzie. Na przykład możemy zrobić sferyfikację, czyli zamknąć płyn w otoczce żelowej, posmak pomidora, czy zrobić
pianę z czegoś. Na przykład robimy teraz pianę z pieprzu. Okazuje się, że pieprz jest, można zrobić pianę z pieprzu. Nie wiem, jak ten szef to robi, bo nie chce zdradzić tajemnicy, natomiast robi. Czyli zabawa teksturą, zabawa też, ale też smakiem poniekąd, bo możemy też oszukiwać, robić coś, co wygląda jak jedno, a smakuje całkowicie inaczej. My dalej używamy, jak wspominałem, używamy tych technik kuchni molekularnej w jakimś zakresie. Natomiast gwiazdą jest tutaj kawałek mięsa, kawałek ryby i wokół tego budujemy dania, czy praca z warzywami, czy z innymi produktami. Chciałem zapytać, skoro w kuchni, w restauracji to jest tyle innowacji, chciałem zapytać, jak balansujecie, ile procentowo jest na przykład mniej więcej tych innowacji, a ile jest takiej tradycyjnej techniki kulinarnej, ile jest takiej tradycyjnej kuchni, którą większość z nas żółtodziobów kojarzy z restauracji, z wizyty w restauracji? To może podam na przykładzie. Podajemy jeden z przekąsek, jest nasza wersja Panzerotti. Panzerotti jest taki pieróg smażony w głębokim tłuszczu włoski, typowy street food dla Puli, czyli regionu, z którego pochodzi nasz szef kuchni. Robimy to pieroga metodą tradycyjną. W środku zamykamy 36-miesięczny parmigiano reggiano, tylko że najpierw go doprowadzamy do formy płynnej, więc tak naprawdę jest taka eksplozja parmezanowa. Na wierzchu jest czatnej z pomidorów, jest fermentowana sardynka i to są te elementy kuchni, można powiedzieć, tradycyjnej. Natomiast na wierzchu jest piana ze sfermentowanych pomidorów. I to jest właśnie ten element kuchni, który możemy uznać za molekularną. I tak w każdym danie jest jeden produkt, dookoła którego jest budowane danie. I do tego są dobierane produkty warzywne czy produkty mączne. Natomiast dodatkami są elementy kuchni molekularnej. To nie jest tak, że na przykład mamy sferyfikację czy jakąś teksturę, na przykład jadalny kamień i wokół niego budujemy danie. Nie, gwiazdą jest mimo wszystko podstawowe rzemieślniczo obrobione mięso czy ryba czy owoc morza i wokół tego budujemy. Więc procentowo wykorzystujemy, natomiast ja nie potrafię tego określić. To nie jest podstawa naszej kuchni, to nie jest podstawa gotowania w naszej restauracji. Rozumiem. A z takich innych rzeczy, które wyróżniają taką restaurację z gwiazdką Michelin, na przykład dla mnie, jeżeli wybierałbym się do takiej restauracji, przypuszczam, że odczuwałbym taki pewien stres. Czemu bym się spodziewać, jakbym się przygotować do takiej wizyty? Wielu z naszych gości przychodzi zestresowanych. Wizja restauracji z gwiazdką Michelin kreowana przez media, czy to jest wizja restauracji w stylu francuskim, gdzie panowie w kelnerzy we frakach podchodzą, serwują, jest 20 różnych sztućców, 13 kieliszków i nie wiadomo, jak się w tym połapać. My idziemy w drugą stronę, jest to casual fine dining, czyli fine dining, ktoś ładnie ostatnio określił fine dining w jeansach. My nie mamy 30 sztućców, podajemy zazwyczaj 2 sztućce, łyżkę i widelec. Nie mamy na 100 kieliszków na stole, to nie jest na nasz styl. Nie chodzimy we frakach i nie mamy nawet krawatów. Mamy serwis, który jest określony pewnymi zasadami, których się każdy z nas trzyma, czyli określone podawanie z określonej strony, kolejna sekwencja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast staramy się przełamywać pewne schematy i staramy się skracać dystans, zachowując odpowiednią dozę taktu i dostosowując się do potrzeb naszych gości. Czy u nas jest normalne, że podejdzie kelner i zażartuje, czy porozmawiamy sobie o jedzeniu, o winie, bez takiego stawania na stanowisku, że my wiemy lepiej, bo mamy gwiazdkę, ty jesteś nikim, bo jesteś gościem, który przed zjeści osobą, która nic nie rozumie. Nie. Tłumaczymy, pokazujemy, rozmawiamy i złamiemy troszkę to tabu właśnie tej restauracji w stylu takim bardzo, bardzo francuskim, elegancki. A jak zapatruje się na to sam Michelin? Czyli rozumiem, że dla nich to jest logiczne, że są teraz takie bardziej posz, takie bardziej, nie wiem, czy sztywne to jest dobre określenie, ale i są też takie bardziej luźne restauracje, tak? Które zostaliśmy pod certyfikacją. Gwiazdkę Michelin dostała restauracja, która jest street foodem, jest sytuowana w metrze i smaży kurczaka. Robimy dodanie z kurczakiem. Tak naprawdę, skoro mamy gwiazdkę, to myślę, że dobrze się musi na to zapatrywać i to odpowiada. Czasy się zmieniają, zmienia się gastronomia przede wszystkim, to wszystko ewoluuje. Inaczej było przed pandemią, inaczej jest teraz po pandemii. My nie skupiamy się tak do końca na tym, co myśli Michelin i czego, co będzie dobre dla przewodnika, tylko skupiamy się na tym, co będzie dobre dla gościa. Tak naprawdę osoby, które przychodzą do nas do restauracji,
to są nasi główni odbiorcy, główni nasi inspektorzy i oni nas oceniają, a my jesteśmy po to, żeby spełnić ich oczekiwania i dać im niezapomniany wieczór. Jasne. A chciałbym pociągnąć przez moment ten wątek pandemii, dlatego że wspominał o nim Pan kilka razy. Co i jak radykalnie zmieniło się przed i po 2020 rokiem? Z punktu widzenia restauracji, biznesu restauracyjnego i państwa szczególnie. Trzeba było podnieść się ze zgliszczy tak naprawdę, bo sama gastronomia została praktycznie wyczyszczona, szczególnie te restauracje fine dining, restauracje typu premium, zostało ich kilka, wiele się zamknęło i niestety się już nie podniosło. Z tego względu, że na przykład mogę powiedzieć na swoim przykładzie w restauracji Senses, nie byliśmy w stanie przestawić się na wszelkie dowozy, innego typu rzeczy, aktywności, bo to jakby nie miało sensu w naszej rzeczywistości, w naszym gotowaniu, w naszej restauracji. Więc musieliśmy się obudzić w rzeczywistości, gdzie ten rynek restauracji premium został po prostu zaorany przez pandemię i trzeba było budować powoli, od podstaw tak naprawdę. Nie trzeba było budować od podstaw świadomości gości, bo to, co się udało osiągnąć przed pandemią, czy 15 lat, 13, 14 lat przed pandemią, powoli systematycznie budować właśnie ten rynek restauracji premium, czy rynek restauracji, które mają gwiazdkę, czy rekomendacje Michelina. To był świadomość tego gościa już była. Wiedzą, czego oczekiwać, wiedzą, co to jest menu degustacyjne, wiedzą, na czym to polega. Bardziej chodziło o to, żeby się odnaleźć w rzeczywistości, kiedy ludzie zaczynają wychodzić z domów, przebywać w większych grupach i przestawić się na to wszystko. Otwieraliśmy restauracje, kiedy była już końcówka pandemii. Jeszcze były restrykcje pewne obłożone, ale gastronomia została już otwarta. Ale też wybuchła wojna na Ukrainie w tym samym czasie, więc sam jakby otoczka geopolityczna była bardzo, bardzo nieciekawa i taka niepewna. My podjęliśmy to wyzwanie, otworzyliśmy restaurację, no i się udało. Pomimo całej tego wszystkiego, co się wydarzyło przez ostatnie lata. A który rok był taki przełomowy, że po pandemii na przykład, że ludzie przestawili się? Dla mnie to jakoś tak przeszło w zasadzie, że coś się zmieniło i nagle wróciliśmy do normalnego życia, ale nie jestem w stanie wskazać, kiedy to dokładnie było. Nie wiem, z punktu widzenia biznesu restauracji, kiedy było tak, że ludzie na przykład zaczęli znowu uderzyć masowo do restauracji, szczególnie fine dining? Wie pan co, no, ciężko mi określić, bo nie mam porównania z tym, co było przed marcem 2023, więc nie mam jakby punktu odniesienia. My zauważyliśmy, że pierwsze kilka miesięcy po otwarciu restauracji, kiedy poszła już fama i że szef otwiera restaurację, no to faktycznie było bardzo duże zainteresowanie gości, szczególnie tych, którzy wracają do nas z restauracji Senses, chcieli zobaczyć, co robimy teraz, jak robimy, jak to wygląda. I potem nigdy nie zauważyliśmy jakiegoś takiego przestoju w tym, żebyśmy mieli na przykład dni, że nie wiem, tydzień przez tydzień była na innego gościa. Natomiast faktycznie dla nas, dla restauracji nuta przełomowa był 19 czerwca, kiedy otrzymaliśmy gwiazdkę. No i wtedy zauważyliśmy, że tak, ludzie chcą chodzić po prostu po restauracjach. Ludzie chcą tego fine diningu, potrzebują doświadczenia kulinarnego i szukają tego. W porządku. Może zapytam o wnętrze restauracji. Znaczy, jak rozumiem, że jest naturalnie ważne, natomiast jak wygląda selekcja składników personelu i wszystkich takich rzeczy, które są niezbędne do działania tej restauracji? Czy macie Państwo jakąś shortlistę, jakieś listę standardów, których musicie się trzymać bez względu na wszystko? Czy troszkę jest w tym takiej improwizacji? Jeżeli chodzi o sprawy HR-owe, przede wszystkim my opieramy się na osobach, z którymi współpracowaliśmy już w restauracji Senses, tak? Trzon kuchni, trzon menedżerski, częściowo też kelnerski. Już pracowaliśmy ze sobą razem w restauracji Senses. Dobraliśmy sobie kilka osób, które z nami pracują i kiedy zatrudniamy osoby, to myślimy przede wszystkim na tym, czy chcą się rozwijać, czy gastronomia jest ich pasją, czy planują zostać w tej gastronomii, bo rozdzielamy poniekąd osoby, dla których gastronomia jest tylko przygodą, na przykład na studiach, że muszą dorobić, a tych, którzy łączą z gastronomią swoją przyszłość. I tak naprawdę praktycznie wszyscy, którzy pracują u nas w restauracji, planują albo już pracują od lat w gastronomii, albo planują związać się z gastronomią. Z drugiej strony też jest bardzo ważne dobro dostawców, produktów i wszystkiego tego, na czym pracujemy. Tak naprawdę jakość to jest słowo kluczowe w naszym przypadku. Staramy się przede wszystkim korzystać z polskich
dostawców, z polskich lokalnych producentów, na tyle, na ile to jest możliwe. W Polsce nie dostaniemy ośmiornicy na przykład, więc musimy się posiłkować Włochami. Chociaż ostatnio kraby śnieżne pod Wrocławiem znaleźliśmy farmę, która hoduje kraby śnieżne, które sprowadzają z Norwegii i zaczęliśmy je sprowadzać. Więc idąc tym tropem, jakość polska, jeżeli się nie uda w Polsce dostać jakiegoś produktu, no to wtedy Włochy, Francja, Hiszpania, to są nasze rynki, z których sprowadzamy produkty. Jeżeli używamy kawioru, to używamy polskiego kawioru. Jeżeli używamy jakichś warzyw, to staramy się używać tylko i wyłącznie polskich warzyw, jeżeli są w sezonie. Chyba że, tak jak mówię, na przykład karczochów, no ciężko dostać w Polsce. Mam pytanie, bo oglądałem taki program, który się nazywał The Great British Feast, który prowadził w BBC, w stacji BBC Marco Pierre White, mentor Gordona Ramsaya. I tam motywem przewodnim była kuchnia brytyjska i on starał się tam połączyć takie tradycyjne smaki z czymś nowym, czyli wyszukać jakieś takie niekonwencjonalne rzeczy. Głównie to się sprowadzało bodajże do ryby i owoców morza, z tego co pamiętam, ale mnie to zaciekawiło, że faktycznie tak szukał tych lokalnych dostawców takich czegoś takiego wyjątkowego, czego raczej by się nie spotkało w takiej przeciętnej restauracji. I czy w związku z tym mam pytanie, czy macie może jakieś takie produkty lub inspiracje, które no, są polskie, tak, ale które na przykład ja bym nie wpadł, tak, czyli byłbym zaskoczony w restauracji. Generalnie albo myślę, że szef powiedzieć, że bawi się kuchnią polską, to może byłoby złe określenie, natomiast reinterpretuje tę kuchnię polską. Podajemy w naszej restauracji kapuśniak, rosół, ogórkową, mizerię, ale na jego sposób, czyli on, patrząc jako obcokrajowiec, który jest wychowany w innym całkowicie środowisku niż my Polacy, patrzy na taką zupę i szuka innych połączeń niż nasze klasyczne. Na przykład to ogórkowo w tym momencie podajemy z dzikim halibutem i kawiorem, gdzie dla Polaka to jest nie do pomyślenia, żeby tam nie było jakiejś, nie wiem, kości wieprzowych czy jakichś żeberek wędzonych, prawda? On to robi, aczkolwiek element kuchni tradycyjnej dalej wykorzystuje, bo podaje sos, który jest ekstrakcją z zup ogórkowych, która jest gotowana metodą tradycyjną. Czyli najpierw nasz susza gotuje zupę, potem ona na drugi dzień, bo każdy wie, że zupa na drugi dzień jest najlepsza, zaczyna się z nią bawić, zaczyna ją robić z niej pewne rzeczy, potem redukuje, wrzuca do na przykład wyparki ciśnieniowo-próżniowej, gdzie pod wpływem obrotów usuwa niepotrzebną wodę i zachowuje taki czysty smak esencjonalny zupy ogórkowej. W połączeniu z takim halibutem okazuje się, że tak, to smakuje jak ogórkowa, ale na troszkę innym wymiarze. Nie taki jak znamy z domu, akurat ta ogórkowa. Z drugiej strony mamy mizerię, która jest kapsułą zrobioną z infuzowaną ogórkiem w środku z maślanką, lubczykiem, koprem, z czatnym ogórkowym, która absolutnie to jest, wygląda jak pralinka czekoladowa, a po przegryzieniu okazuje się, że i chrupie, i smakuje jak prawdziwa mizeria. I tak dalej, więc idziemy w tę stronę reinterpretacji kuchni polskiej, dorzucamy kuchnię śródziemnomorską, włoską przede wszystkim, i elementy kuchni azjatyckiej. Szef też zawsze lubi powtarzać, że chciałby kiedyś zrobić dla Polski to, co zrobił Nomal dla swojego kraju, że gdzie oni się zamknęli lokalnie bardzo i używali tylko i wyłącznie lokalnych produktów. On by bardzo chciał pokazać to, co w Polsce mamy najlepsze i że naprawdę mamy świetną wieprzowinę, świetny drób, świetne ryby mamy, na przykład pracujemy z rybakami na Mazurach, czy którzy łowią w Bałtyku warzywa, owoce i tak dalej, i tak dalej. Więc idziemy w tę stronę, szukamy reinterpretacji kuchni polskiej. Okay. A chciałbym zapytać, jak wygląda proces weryfikacji nowych pomysłów kulinarnych? Czy to jest tylko w gestii szefa, że szef na przykład coś przygotowuje, szef to próbuje, weryfikuje i dostosowuje, czy ktoś jeszcze mu pomaga w tym, na przykład, nie wiem, jakiś panel testerów na przykład, którzy weryfikują? Nie, to znaczy przede wszystkim wszystko zaczyna się od pomysłu i to też szef nie jest osobą, która siada i robi menu. Że tak to roboczo nazwiemy, czyli zaczyna myśleć i koniecznie musi coś zmienić. To raczej jest efekt jakichś rozmów, wizyt w restauracjach, wizyt w Kolbuszowej u swojej teściowej, kiedy tam jedzie i próbuje tradycyjną kuchnię polską. Tak na przykład powstał nasz barszcz czerwony z uszkami, który podajemy, gdzie przez przypadek na święta okazało się, że teściowa nie zrobiła barszczu, ale był rosół i zrobił na bazie rosołu barszcz czerwony. I teraz podajemy barszcz czerwony z takimi pierogami w stylu dim sum z szarpaną nogą kaczki na przykład. Więc to jest kwestia pomysłu. Zapisuje ten pomysł, rozmawia z nami, bardzo dużo rozmawia ze swoimi kucharzami. Pyta się o kuchnię polską, jest ciekawy naszych smaków pierwotnych. Dlaczego tak? Dlaczego podajemy to w ten sposób? Dlaczego pampuch to jest pampuch? A dlaczego, jak jemy na przykład pomidorową, czy wolimy z ryżem, czy wolimy z makaronem? Zresztą niego zupa z makaronem, to jest świętokradztwo.
Dlatego na przykład rosół podajemy z kołdunem, czy raviolo w naszym wydaniu. W każdym razie efekt tworzenia to jest, dalej spoczywa na barkach szefa i finalna wersja na barkach szefa, natomiast każdy z kucharzy przede wszystkim, ale też z osób pracujących w restauracji, ma jakąś swoją małą cegiełkę w tym wszystkim. Rzuca hasło, rzuca pomysł, opowiada o swoich doświadczeniach kulinarnych. Kiedyś podawaliśmy na przykład takie danie z marchewką z groszkiem, no bo gdzieś tam w historiach ktoś opowiadał, jak w przedszkolu miał traumę związaną z marchewką z groszkiem. Szedł robić z tego jakieś ekstrakcje, pire i welutę i odczarował dla tej osoby akurat tę marchewkę z groszkiem i zaczęła lubić. Okej, a co, może to jest pytanie otwarte, ale co szef sądzi o naszym polskim eksportowym towarze masakrującym kuchnię włoską, to znaczy spaghetti z truskawkami? To jest temat, na który nie rozmawiamy. Powiedział raz i wystarczy. Makaron z truskawkami i pizza z ananasem to są dwa bardzo drażliwe tematy. Okej, w porządku. Ale na między a winiary, tak? Ma swój majonez, a każdy ma swój ulubiony, tak więc też na takiej zasadzie. W porządku, a to może zapytam, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego mecz, chciałbym zostać przy tym, to znaczy, czy macie jakieś swoje, jako restauracja, swoje takie kluczowe produkty, które uważacie za najlepsze oraz te, które klienci uważają za najlepsze, bo czasami te gusta są różne, prawda? Czy to, co klienci najchętniej kupują, konsumenci najchętniej spożywają, mówią, że jest najlepsze, najbardziej im smakowało, albo to, co uważacie za takie, nie wiem, dzieło kulinarne, które wam się podoba bardzo? Zasadniczo u nas mamy dwa menu degustacyjne, krótsze i dłuższe, które dłuższe to jest rozbudowane krótsze po prostu. Produkty, których używamy, nie mamy takich, które uważamy za lepsze, a inne za gorsze. Po prostu wszystkie są, skoro są w menu, to muszą być najlepszej jakości przede wszystkim ze sprawdzonych źródeł. Idealnie przygotowane, tak jak sobie szef to zażyczył. Oczywiście przy menu degustacyjnym, kiedy samych dań mamy 7 do tego, amuse bouche rozbudowany, 5 pozycji, które kolejskie składają z kilku innych kolejnych pozycji. Każdy ma swoje ulubione i mniej ulubione rzeczy. Każdy ma swoje gusta kulinarne. Odbiór jest taki, że rzadko się zdarza, żeby coś nie smakowało gościom na takiej zasadzie, że to było nietrafione. Raczej idziemy w stronę, nie lubię koziego sera, ale w waszym wydaniu jest bardzo ciekawy. Nie lubię ryb, ale w wasz sposób przygotowania odczarował mi ryby. Czy moja żona jest dobrym przykładem owoców morza, kiedy zjadła kolację u szefa jeszcze w Senses i jadła przegrzebki ręcznie wyławiane z Norwegii i zrobione przez szefa. Od tamtej pory nie je innych owoców morza, po prostu, bo wszystkie inne je nie smakują. To też w drugą stronę potrafimy zniszczyć trochę gości. Natomiast produkty, których używamy, to dzielimy, można powiedzieć, na dwie kategorie, które sami robimy i które sprowadzamy. Zasadniczo wszystko poza serami długodojrzewającymi i czarnym kawiarem to sami robimy. Z drugiej strony mamy też własnego wyrobu pancetta, własnego wyrobu guanciale, czy nawet i kurę bałtyckiej troci sami robimy, kiedy do nas przyjeżdża ryba cała, to już jest w całości, bo ryba łowi ją rano, wieczorem jest w Warszawie, więc jest ultra świeża i sami robimy taką ikurę, czy ikrę tej ryby przetwarzamy i podajemy naszym gościom. Więc to nie jest tak, że mamy jakieś produkty ulubione. Szef lubi wszystko tak naprawdę. Nie ma takiego produktu, którego by nie użył w restauracji. Poza spaghetti z truskawkami. To już bardziej mówimy o kreacji, natomiast truskawki bardzo lubi i spaghetti bardzo lubi, więc natomiast niekoniecznie w połączeniu. Dobrze. To może chciałbym jakbyś mu zupę owocową, taką co w przedszkolu jedliśmy, i taką wiśniową. Strasznie. Dobrze, chciałem zapytać, jak wygląda wasza droga do uzyskania powtórnej gwiazdki Michelin, tak? Bo rozumiem, że ona nie przeszła, tylko to jest nowa restauracja, to jest nowy proces, nowa certyfikacja, prawda? Tak, restauracja, gwiazdka jest dla restauracji, więc to restauracja zdobyła gwiazdkę, restauracja pod przewodnictwem szefa kuchni konkretnego. Droga jest taka, że po prostu otworzyliśmy restaurację i robimy to, co umiemy najlepiej, to, co gościom sprawia przyjemność i na tym się skupiamy. Michelin to docenił i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Rozumiem. Bo ja oglądałem taki film, przepraszam, nie podam teraz nazwy, oczywiście
to, co jest w filmie, niekoniecznie odzwierciedla to w rzeczywistości, ale to był hollywoodzki film, gdzie tam pokazany był szef kuchni i tam dramat był do tego skonstruowany, próbowali uzyskać gwiazdki Michelin, prawda? Tam bodajże Bradley Cooper był tym głównym kucharzem, głównym bohaterem. I tam cała ta akcja dzieje się na tym dramacie, czy uda się, czy to faktycznie szaleń, czy klient, czy to jest podpucha, czy tam jakieś osobiste dramaty są. Jak to wyglądało u was, czy po prostu, chociaż na przykład wiecie, że w tym dniu mieliście certyfikację, na przykład tajemniczych klientów, którzy potem nie wiecie, tak? Nikt z inspektorów się nie ujawnił. Okay. Inspektor ma prawo się ujawnić po kolacji, już po zapłaceniu rachunku, przy wyjściu może pokazać plakietkę i wtedy możemy porozmawiać. Natomiast nikt z inspektorów się nie ujawnił. Obsługujemy bardzo wielu obcokrajowców, więc tak naprawdę przyjęliśmy zasadę i to przyświeca od pierwszego dnia otwarcia restauracji, czy to chodzi o obcokrajowców, czy o Polaków, czy ogólnie, jeżeli chodzi o gości, że robimy to samo dla każdego, po to, żeby spełnić ich oczekiwania. A jeżeli to się spodoba Michelinowi, no to świetnie. Spodobało się, dostaliśmy gwiazdkę. Rozumiem. A czy prawdą jest to, że są zawsze te same schematy zachowań tajemniczych klientów z Michelin? Mogę powiedzieć na przykładzie restauracji Sunset, gdzie nam się ujawniło dwóch inspektorów, więc wiemy, że to byli inspektorzy i nie ma schematów. Okay. Absolutnie. Są dwie różne wizyty, dwie różne osoby, dwie różne osobowości przede wszystkim. Więc jeden z inspektorów siedział cały wieczór, rozwiązywał sudoku. Więc nie ma jakby podstaw, tak jak w tym filmie, że a to widelec na podłodze, a to pół butelki wina i tak dalej. Nie. Jakby tak było, to byłoby za łatwo. Okej, okay. Czyli rozumiem, że jedna gwiazdka to jedna weryfikacja, tak? Czyli trzy gwiazdki to są trzy weryfikacje osobne. Jak wygląda ta droga do tych kolejnych gwiazdek? To znaczy, system gwiazdkowy w ogóle polega na tym, że został stworzony na potrzeby polecania kierowcom miejsc, w których warto zjeść. Jedna gwiazdka to jest takie miejsce, które jest takie przypieczętowane, że tutaj warto zjeść. Dwie gwiazdki to jest taka, że będąc w podróży, warto zrobić objazd i zajechać do restauracji. A trzy gwiazdki to jest już destynacja tej podróży. Jak wygląda dalszy proces? Mamy nadzieję, że to, co robimy, spełni wymogi, natomiast nie jest to dla nas jakby jasne. Może nie tyle jasne, co nie, to nie jest jakaś common knowledge, którą może gdzieś jest zapisana, że na przykład jest 100 podpunktów, które trzeba spełnić, żeby otrzymać drugą gwiazdkę. Oczywiście, biorąc pod uwagę publikacje Michelina czy inne restauracje, które otrzymują te wyróżnienia, jesteśmy w stanie wyłapać jakieś wspólne rzeczy, natomiast my się bardziej skupiamy na tym, żeby pokazywać szefa na talerzu, żeby pokazać jego osobowość, żeby to, co podajemy, było idealne technicznie, przepyszne przede wszystkim i żeby nasi goście wychodzili zadowoleni. Jeżeli to faktycznie spełni te oczekiwania, myślę, na które trzeba i będą dwie gwiazdki, fantastycznie, czy to świetnie, to robimy dobrą robotę w takim razie. Natomiast chcielibyśmy mieć taki podręcznik, jak zdobyć dwie, trzy gwiazdki, wtedy byłoby bardzo proste. Prosta sprawa. Okay. A co zmieniło się w waszej restauracji po uzyskaniu certyfikacji? Czy zauważyliście na przykład, że zwiększanie ilości klientów, że na przykład na klasa klientów, że media uderzają w większej części do waszej restauracji? Co się zmieniło? Jeżeli chodzi o pracę, naszą pracę, to się nic nie zmieniło, bo dalej robimy to samo, co robiliśmy od pierwszego dnia. Ale faktycznie po 19 czerwca na stolik trzeba poczekać 3 miesiące. Otwieramy rezerwację pierwszego dnia każdego miesiąca na kolejny trzeci miesiąc i szczególnie w takich najbardziej newralgicznych dniach, na przykład walentynki, w przeciągu 2 minut nam się zapełni w otwarciu rezerwacji. Trzeba się zapisywać tak z bardzo dużym wyprzedzeniem. To jest jeden z takich różnic w porównaniu z tym, co było, bo faktycznie to cały czas przed gwiazdką był problem ze stolikiem, szczególnie w weekendy, natomiast nie było problemu, żeby z dnia na dzień dostać ten stolik. Teraz już to się zmieniło, aczkolwiek też polecamy zapisywanie się do listy oczekujących, bo ktoś, kto robi rezerwację na 3 miesiące do przodu, wszystko się może wydarzyć w tym czasie. Nikomu źle nie życzymy, natomiast czasami, którzy chorują, wyjazdy służbowe, inne rzeczy się wydarzają, więc mając taką listę rezerwową, będąc na tej liście rezerwowej, jesteśmy w stanie takich gości zaprosić do naszej restauracji i zaproponować stolik. Sama lista rezerwowa to też jest czasami kilkaset osób, które chciałyby zjeść w naszej restauracji. Oczywiście zainteresowanie mediów to jest jakby naturalne, tak? Jest to jakby PR-owa maszyna, która po prostu ruszyła.
Natomiast jeżeli chodzi o, tak mówię, o naszą pracę taką codzienną, to nic się nie zmieniło. A czy jest jakiś sekretny sos, żeby zapisać się na przykład na walentynki w tym ogieńku dwuminutowym? Kolega pyta. Trzeba mieć szczęście po prostu. Tutaj okay. rozpatrujemy zapytanie według chronologii zgłoszeń. Więc im ktoś wcześniej się zapisze, tym jest większa szansa, że na ten dzień dostanie stolik. Co znaczy, że dostanie? Tak jak na te walentynki trzy po północy, bo o północy się otworzył system. Trzy po północy już nie było miejsc. Rozumiem. A chciałbym jeszcze zapytać, jako że w gastronomii jest dość duża rotacja, jak wygląda wasza, czy utrzymujecie, jak wygląda w waszej sytuacji, czy utrzymać dobre relacje z pracownikami, że macie, wyróżnia się na tym tle, czy faktycznie też osoby nawet, które pracują w fine diningu też no, na przykład szukają innych wyzwań czasem, albo po prostu odchodzą z biznesu, bo na przykład nie wytrzymują, albo zmieniają, no bo to jest stresująca praca, albo ewentualnie szukają innych jakichś kierunków swojego rozwoju. Rotacja pracowników jest jakby naturalna, to jest coś, co było, jest i będzie. Natomiast my mamy to szczęście, że te rotacje są bardzo rzadkie. Faktycznie ktoś odchodzi, bo na przykład jeden z kucharzy, który otwierał restaurację, wyjechał za granicę do pracy. Ktoś, zmieniła się sytuacja życiowa, ktoś musiał wyjechać z Warszawy. Natomiast raczej mamy trzon, który jest stabilny i który jakby nie, aż tak bardzo nie rotuje jak w innych miejscach. Tak jak mówiłem na początku, raczej staramy się przyjmować czy zacząć współpracę z osobami, które wiążą z gastronomią przyszłość, no a w tym momencie no, lepszego miejsca nie znajdą, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, żeby pracować na produktach, jak tylko się spodoba. Tak? Więc kucharz, który jest... może się nauczyć od szefa, korzystać z jego wiedzy 34-letniej już w tym momencie, 3-letniej, po ponad 30-letniej. Nie będzie szukał innych przygód, tylko jeżeli chce faktycznie dalej w tym fine diningu być, to będzie się starał się uczyć. Plus każdy sukces jest to sukces zespołu. To nie jest tak, że jest jeden szef kuchni, który jest twórcą tylko i wyłącznie i to jest jego zasługa. To jest tak naprawdę zasługa 18 osób, z którymi współpracujemy i każdy dokłada jakąś cegiełkę i ma to sens, widać zadowolenie gości, widać warunki pracy, widać no, produkty, na których się pracuje i na szczęście nie mamy aż takich problemów z rotacją, aczkolwiek oczywiście no, jak w każdym miejscu. Czasami się zdarzają. A jak wygląda kultura pracy w takim miejscu? Dlatego, że no, wiadomo, znowu media dramatyzują bardzo naprawdę, że jest szef kuchni jest takim panem i władcą, który wszyscy muszą troszkę jak w wojsku działać, dlatego żeby wszystko musi być perfekcyjne, prawda? Więc muszą po prostu działać według określonego schematu. Nie ma miejsca tam bardziej na debaty, jeżeli jest deadline do zrealizowania, prawda? Jak wyglądało państwo w rzeczywistości? No myślę, że z 15 lat temu tak by było u szefa. Natomiast nie, to nie wygląda tak, szczególnie to goście też zauważają, że mamy kuchnię otwartą, więc to jest wszystko można obejrzeć, to co się dzieje w trakcie serwisu. Jest cisza, jest spokój, każdy ma swoje zadanie do wypełnienia i musi je wypełnić w normalny sposób. To nie jest tak, że są jakieś krzyki, czy jak w Hell's Kitchen, czy właśnie w jakichś filmach gastronomicznych, że są wrzaski, rzucanie patelniami i tak dalej. Każdy czuje oczywiście presję, bo to jest mimo wszystko presja i praca jest dosyć stresująca. Natomiast każdy czuje, że buduje coś wielkiego i przyjmuje to ze spokojem po prostu. Bo najgorsze, co może być w trakcie serwisu, to jest panika i stres. Jeżeli by szef zacząłby, cokolwiek by się wydarzyło i puściłby mu nerwy i zacząłby krzyczeć na pracownika w trakcie serwisu, no to już tego pracownika nie ma na serwisie. Po serwisie weźmie, porozmawia, wytłumaczy, gdzie zrobi błąd, co zrobi błąd, ale zrobi w sposób normalny, kulturalny i spokojny, bez żadnych zbędnych emocji. Tak samo jest z każdym pracownikiem w restauracji, że bez zbędnych emocji po prostu siadamy po serwisie, rozmawiamy. Ewentualnie korygujemy błędy na bieżąco, natomiast musi to być zrobione w normalny sposób, bez krzyków, bez wrzasków. A co sądzicie o takich programach, które spopularyzowały sektor kulinarny, które też przyszły z Ameryki bodajże, czyli Hell's Kitchen, Magda Kessler, Gordon Ramsay i tak dalej. Jakie jest wasze zdanie o tym? To powiem szczerze, nie oglądam, więc nie mam zdania. Nie mam czasu niestety na to, żeby poświęcać czas na oglądanie telewizji. Natomiast mogę jako... stawiając się na miejscu osoby, która nie jest związana z gastronomią, może być to ciekawe, może być to interesujące jak najbardziej.
Jest to jakaś tam paczka wiedzy, którą można wynieść. Na pewno pewne rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o obróbkę produktów, o gotowanie, jesteśmy w stanie z tych produktów, programów wyciągnąć. Ja jako osoba, która w pracy gastronomii już pracuje naście lat, uśmiecham się tylko jak widzę te programy, bo jest fajne rzeczy, są świetnie to jest fajnie zrobione. Natomiast wiele rzeczy jakby nie ma w związku z rzeczywistością. Po prostu to jest troszkę przerysowanie. Bardziej tutaj myślę właśnie o programach typu Hell's Kitchen, czy w wydaniu brytyjskim, czy w wydaniu polskim, że no jest troszkę do przerysowania aktorstwa. Jeżeli chodzi o programy pani Magdy Gessler, no nie oglądałem ich na tyle, żeby móc się powiedzieć. Natomiast no, tam widać, że to nie są aktorzy, tylko są normalni ludzie. Ale też, tak jak mówię, też można coś tam z tych programów wyciągnąć. A fajnie w ogóle, że są, bo to też jest pokazywanie gastronomii jako sposobu na życie, sposobu na to, że można zrobić karierę w takiej gastronomii. Przede wszystkim chociażby osoba kelnera, która kiedyś w stulecie międzywojennym była bardzo szanowana, był pan starszy, był pan kelner, została zdeprecjonowana i teraz jest już mowa o podawaczach i napędach do tacy, którzy pracują tylko na chwilę i nikt nie myśli o tym, że a może będę kelnerem w wieku 40 lat, gdzie na zachodzie jest to normalne. Jak byłem we Francji, w Szampanii, obsługiwał mnie pan po 60, który był, rozmawiałem z nim, był całkowicie kelnerem, był praktycznie w jednym mieście i dla niego to była duma, że jest kelnerem. W Polsce to się to troszkę inaczej na to patrzy jeszcze. Ale na pewno też miał ogromną wiedzę. Dobrze, a chciałem jeszcze zapytać, fine dining, to jest taki sektor, wiadomo, w restauracji dużo się dzieje generalnie, na pewno wielu pracowników restauracji ma bardzo ciekawe historie, takie powiedziałbym war stories, takie historie wojenne. Jak to wygląda w fine diningu w takiej restauracji Gwiazdka Michelin? Czy macie jakieś takie historie, sytuacje ciekawe, dziwne, śmieszne, które zapadły wam w pamięć? Oczywiście, jak w każdym miejscu, aczkolwiek my troszkę na innym... Może tak, każdy z nas pracuje gdzieś w gastronomii, pracował w gastronomii, więc ma porównanie też z restauracjami troszkę innym profilu, gdzie bary, koktajl bary i tak dalej, więc to jest jakby inny poziom abstrakcji. W fine diningu oczywiście, że zdarzają się sytuacje, natomiast raczej to są sytuacje niegroźne, a raczej śmieszne niż takie, które gdzieś tam by nam krwi zepsuły. Raczej podchodzimy do wielu rzeczy ze spokojem, z humorem. I faktycznie zdarzają się śmieszne sytuacje, natomiast nie są to jakby takie, które byśmy dalej gdzieś powtarzali. Jasne, chociaż moglibyśmy czasami dobrą książkę napisać albo jakiś odcinek serialu. Okej, dobrze. To na koniec chciałbym jeszcze zapytać, jakie są wasze plany na przyszłość w kontekście rozwoju restauracji? Czy macie jakieś na przykład kulinarne marzenia, które chcielibyście zrealizować? Tak, kulinarnym marzeniem jest taki, żeby zrobić się świetny serwis. Jutro zrobić świetny serwis, odpocząć w niedzielę, w poniedziałek i znowu zrobić świetny serwis i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście byłbym hipokrytą, gdybym nie powiedział, że marzymy o 3 gwiazdkach, bo to jest... dążymy do doskonałości, której nigdy nie osiągniemy, ale mamy nadzieję, że chociaż się zbliżymy. Natomiast w takiej pracy na co dzień to skupiamy się na serwisie wieczornym po prostu. Od 18 być gotowym na to, żeby przyjąć gości, żeby dać im niezapomniany wieczór, żeby mogli o tym rozmawiać przez najbliższe lata. Miesiące, może nie lata, ale miesiące, żeby wspominali tę kolację. Co już widać, tych gości przychodzą, którzy byli w Senses, do tej pory pamiętają. Albo wy kiedyś podawaliście cygaro, albo w jakieś takie wino piję. Więc to co robimy, ma sens. Tylko to pokazuje, że goście, którzy nas wracają po kilku miesiącach, patrząc na menu, o, tego nie pamiętam, o, to jest coś nowe, to świetna jakaś nowa kreacja. Bo gdybym zadał to pytanie niejednemu biznesowi, przypuszczam, że jedną z odpowiedzi byłoby na przykład ekspansja biznesu, prawda? Czy w fine diningu, czy w takich luksusowych restauracjach jest w ogóle takie pojęcie jak ekspansja, że na przykład restauracja, która ma certyfikację, nie wiem, zwiększa swoją powierzchnię albo otwiera nowy oddział, czy coś takiego istnieje? Nie wiem, znaczy zawsze można powiększyć restaurację, tak? Akurat my jesteśmy w budynku Etos na placu Trzech Krzyży. Podejrzewam, gdybyśmy mieli potrzebę taką, to byśmy znaleźli jakiś sposób na powiększenie tej restauracji, aczkolwiek nie chcemy tego robić, bo chcemy przyjmować około 35 gości dziennie po to, żeby iść na jakość, a nie na ilość. U nas jakość przychodzi, to już ma cały wieczór, na cały wieczór ten stolik, nie robimy podwójnych przekryć, nie robimy rotacji gości. Inny oddział, no to inny oddział to jest inna historia. To jest, oczywiście są miejsca, które w jakiś sposób monetyzują dalej, otwierając kolejne restauracje, kolejne lokale, ale już pod innymi szyldami.
Nie ma nuta 2.0, nie ma, jasne. Nie będzie nigdy nuty 2.0, bo to jest jakby jeden projekt pod kątem tego miejsca, a inny projekt to będzie inny projekt. Już nie będziemy powielali tej samej kuchni, przepisów czy menu, no bo to jest jakby przypisane tylko i wyłącznie do miejsca. Nie wiemy, czy może kiedyś szef, będzie to zawsze jego marzeniem było otworzyć karczmę z polskim jedzeniem, może mu się to kiedyś uda, z takim prawdziwym polskim jedzeniem tradycyjnym. Ale to bardziej w tę stronę bym szedł niż kolejnego miejsca fine dining, bo jeżeli ktoś jest jakiś fine dining, czy jest restauracja tego typu jak nuta, no to się jakby gość przychodząc do niej spodziewa, że szef będzie, że szef opiekuje, że szef gotuje, a on będąc tutaj praktycznie 99% wieczorów w roku, no, nie rozwoi się najzwyczajniej w świecie, się nie rozwoi. Chciałem zapytać, przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, ile trwa takie doświadczenie restauracyjne? Powiedzmy, ludzie przychodzą pan dzięki lub nie, wspomniał pan o jednym wieczorze, czyli ktoś przychodzi, siada, zajmuje stolik i takie są serwowane dania, tak, te poszczególne porcje. Ile trwa takie doświadczenie restauracyjne? Największe menu, które mamy, to takie do 3 godzin samego jedzenia. Natomiast zauważyliśmy, i to już jest jakby konstans, że po kolacji goście jeszcze spokojnie godzinę spędzają ze sobą, miło spędzając wieczór we własnym towarzystwie. Natomiast samego jedzenia, samego wydawania, to największe menu takie około 3 godzin. Też jest taki jakieś podejście do niektórych osób, które przychodzą do nas do restauracji, że no by wezmą mniejsze, no bo nie mają 5 godzin na kolację. Nie wiem dlaczego, skąd się wzięło 5 godzin, w ogóle czy 4 godziny. Gdzieś tam kultywuje ten mit kilku godzin siedzenia i czekania na jedzenie. 3 godziny i już załatwiam. Rozumiem. Dobrze, to nie przychodzą mi do głowy żadne inne pytania. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za bardzo, bardzo ciekawą konwersację. I cóż, być może jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać sam z szefem kuchni. Jak najbardziej. On też jest otwarty, też lubi rozmawiać, więc jeżeli mają państwo życzenie, to jak najbardziej możemy zorganizować wywiad razem z nim. Super. Także dziękuję panu bardzo, panie Dariuszu, za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Pozdrawiam.